Ostatni tydzień obfitował w różnorakie wydarzenia, od chociażby rocznica Chrztu Polski, 14 kwietnia, święto, które wydaje się powinno być mocno w Polsce obchodzone. Ale również ten tydzień obfitował w wydarzenia polityczne. Bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z wizytą Emmanuela Macrona, prezydenta Francji. W Chinach, a z drugiej Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej, pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to takie ważne? Macron, wracając z Chin, zamanifestował pewną niezależność, a nawet, byśmy powiedzieli, niechęć do obecności czy do dominacji Stanów Zjednoczonych w Europie. Dzieje się to w momencie nasilającej się wojny. Dzieje się to w momencie, kiedy Francja zblokowała na forum unijnym wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. I dzieje się to również w momencie, gdy bardzo nasilony jest spór, konflikt Ameryki z Chinami, a wszyscy patrzą, ich oczy są zwrócone na Tajwan, bo tam grozi nam nowa wojna. W takiej sytuacji. Amerykanie muszą patrzeć na Francję, a pośrednio na Niemcy. Przypomnę, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen towarzyszyła Macronowi, patrzą z wielkim niepokojem, czy ten sojusz Europy z Amerykanami przetrwa. No i oczywiście tych sygnałów mówiących o tym, że to wszystko jest mocno nadwątlone i zagrożone było co niemiara. Najpierw różnorakie rozmowy z Putinem, które prowadziły i Macron i Scholz. Z drugiej strony, wizyta Scholza zaraz po zjeździe Komunistycznej Partii Chin w Pekinie, a teraz wizyta Macrona. No i słowa, które muszą niepokoić. Oczywiście tutaj też włączyła się Unia, bo przewodniczący Rady Europejskiej wsparł Macrona w jego wypowiedzi. W takiej sytuacji. Amerykanie zmuszeni są w Europie szukać innych, twardych sojuszników. Nie ulega wątpliwości, że takim sojusznikiem chce być Polska, z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na swoje własne bezpieczeństwo. Bo pewne projekty budowy elektrowni atomowych, z drugiej strony fabryk broni, rozmieszczenia wojsk amerykańskich, wreszcie dużych zakupów zbrojeniowych, tych wszystkich inwestycji, które o bezpieczeństwie stanowią, one są projektowane w ścisłym związku z Amerykanami lub z sojusznikami Ameryki. Przypomnijmy nasze zakupy i inwestycje wspólne z Koreą. To wszystko powoduje, że Waszyngton zupełnie inaczej może na tę Europę spojrzeć. I rzeczywiście ta wizyta Morawieckiego w ogromnej mierze tych Amerykanów tutaj. Może przyciągać i to nie tylko w sensie takim, że sprzedadzą nam taki czy ów sprzęt, ale że sfinansują, skredytują wielkie inwestycje. Czy to mówimy o tych energetycznych, czy mówimy o tych zbrojeniowych, a dalej już Polska tak wzmocniona będzie mogła tym bardziej przyciągać te kraje Międzymorza czy Trójmorza, a więc wracamy do wielkiego projektu II Rzeczpospolitej czy I Rzeczpospolitej. Dzieją się na naszych oczach rzeczy istotne. Dzieją się na naszych oczach rzeczy, które mogą rozstrzygnąć o nowej konfiguracji geopolitycznej i o nowym miejscu Polski w Europie. I w takiej sytuacji nawet te sankcje, które nieustannie nakłada na nas Bruksela, przypomnijmy, codziennie obcinane jest nam milion euro przez Komisję Europejską, niedawane są te fundusze z KPO, grożą nam inne sankcje finansowe. W takiej sytuacji. To nie jest rzecz najważniejsza. Najważniejsze jest to, czy rzeczywiście Amerykanie zdecydują się nam pomóc po to, by nie zdominował nas układ niemiecko-francuski. A dlaczego ma nas nie zdominować układ niemiecko-francuski? Dlatego, że on się Ameryce nie opłaca. Bo jeśli oni chcą zagrać na Chiny pośrednio też na Rosję, ale przede wszystkim w tej chwili na Chiny, czyli głównego przeciwnika Stanów Zjednoczonych w świecie, no to rzecz z tamtej perspektywy powinna być. Oczywista.